Dzień dobry. Nie wiem, kim jesteś, nie wiem, jak się nazywasz, ale wiem, że jeżeli tutaj przychodzisz, to znaczy, że masz usłyszeć jakąś wiadomość, którą dzisiaj kosmos wysyła przeze mnie, przez moje karty, właśnie do ciebie. Dzisiaj, czyli nie w dzień, w który wrzuciłam do czytania, w dzień, w który ono cię znalazło, tak? Nie ma znaczenia to. Czy to czytanie znajdziecie 2 dni czy 3 lata po tym, jak ja je wrzucę. Jeżeli ono z tobą rezonuje, to jest twoje czytanie właśnie wtedy, kiedy ono cię znajdzie. I zawsze słuchaj tego, co mam tutaj do powiedzenia z otwartym sercem i głową, bo ja nie przepowiadam przyszłości, ja tylko mogę cię zainspirować. Mogę cię zachęcić do jakiejś refleksji, a to, co się wydarzy, zależy zawsze od ciebie. I teraz, kiedy tasowałam karty, jedna z nich wypadła i ona jest do góry, w sensie tym swoim pleckami do góry, więc ja nie wiem, co to jest za karta. Ty już ją widzisz na ekranie, bo ja dla ciebie wrzucam już zdjęcie gotowego rozkładu. Ja nie wiem jeszcze, co to jest za karta i właśnie teraz na nią spojrzę, co to jest, co dzisiaj kosmos, wszechświat, przez moje karty i przeze mnie chcę powiedzieć. 6 monet. 6 monet to jest taka karta, która mówi o tym, że jak pościelesz, tak się wyśpisz. O tym, że zbierzesz takie rezultaty zawsze, jaką pracę włożysz najpierw w swój projekt, w jakieś swoje zamierzenie, tak? W to, co robisz. Zawsze mówi, że ten efekt będzie proporcjonalny do tego, co włożysz, czyli inaczej, zwrot z inwestycji będzie proporcjonalny do tego, co zainwestujesz. I to może być finansowa inwestycja, ale nie musi. To może być inwestycja emocjonalna, kreatywna, inwestycja twojego czasu, twojego zainteresowania, twojej uwagi, twojego zdrowia, cokolwiek to jest, tak? Że ta inwestycja zwraca proporcjonalnie. Więc bez względu na to, czy masz do czynienia właśnie z jakąś relacją, czy chodzi na przykład o sferę pracy, o sferę zarobkową, żeby zarabiać godziwie do tego, co od siebie dajesz. Czy chodzi o sferę, nie wiem, rodzinną, kreatywną, sferę finansową, być może tak jak powiedziałam. To właśnie przypomina o tej takiej równowadze. Czyli przede wszystkim zawsze przypomina właśnie o tym, że musisz najpierw, że tak powiem, włożyć, żeby wyjąć, tak? Ale dzisiaj mam taką ochotę, żeby wziąć książeczkę, która jest dołączona do tej talii i po prostu przeczytać, co ta książeczka mówi. Co mówi o 6 monet i co chcę powiedzieć. Konkretnie ta talia, która dzisiaj zachęciła mnie do zrobienia tego czytania. 6 denarów. Grosz daj, grosz weź. To motto 6 denarów. Jeśli jesteś w potrzebie, ktoś zawsze cię poratuje. Jeżeli to ktoś inny jest w potrzebie, to wtedy pomagasz ty. Trzeba wyciągnąć nauczkę ze skrajnej chciwości 4 i skrajnej biedy 5. 6 denarów to także zwrot pieniędzy, które ktoś ci jest winien. Może to być coś, czego się spodziewasz, na przykład zaległa faktura, a może wręcz przeciwnie, masz nadpłatę rachunku za prąd i dostaniesz zwrot. Słowa kluczowe: hojność, dzielenie się, bonus, dobroczynność, wdzięczność, dobrodziejstwo. To 6 monet właśnie, jak powiedziałam, że ona mówi, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Tak to się tyczy każdej sfery życia. Ale mówię też właśnie o tym, że kiedy masz, to dziel się z innymi, ale zawsze pamiętaj o tym, że musi być jakaś granica, jakiś limit. Ta książeczka przed chwilą powiedziała, żeby pamiętać o tej, już nie pamiętam, jak to było dokładnie, ale o tym takim ubóstwie czy niedostatku 5, że zawsze kiedy dajesz innym, nieważne czy dajesz pieniądze, swój czas, energię, swoje uczucia, emocje, miłość, tak, cokolwiek to jest, swoją uwagę, pamiętaj, że żeby zawsze dawać tyle, żeby tobie zostało, żeby zostało jakby w równowadze. Tyle, ile dajesz, żeby tobie nadal zostawało, żebyś nie stawiał, nie stawiała siebie w sytuacji braku, bo dajesz komuś. Bo dajesz komuś swoje uczucia, bo dajesz komuś swój czas, bo dajesz komuś być może, tak jak powiedziałam, pieniądze. Nie starcza tobie, a tam być może z drugiej strony nie ma wdzięczności. Zawsze pamiętaj, żeby dawać tylko do takiej granicy, w której zawsze najpierw zabezpieczasz siebie. Nie ma nic złego,
i nie ma nic egoistycznego w zapewnieniu sobie bezpieczeństwa. Jest takie powiedzenie, z pustego i Salomon nie naleje, a nam się wydaje często, że musimy dawać innym więcej. I siebie stawiamy na ostatnim miejscu. Dobra, dla mnie jakoś, ja sobie poradzę. A później znajdujemy się w sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie ruszyć ręką, nogą, nie mamy zasobów emocjonalnych, mentalnych, fizycznych, finansowych czy innych materialnych, żeby żyć swoim życiem, bo daliśmy komuś za dużo. A świat nam mówi, o egoisto, nie myśl o sobie, tak? Nie. Miłość własna, to o czym bardzo często mówię na kanale, chodzi o takie dobre zadbanie o siebie. Najpierw musisz zadbać o siebie, żeby móc dawać innym. Spójrz na siebie jak na glebę, z której ma wyrosnąć plon. Jeżeli zadbasz o tą glebę, da więcej innym. Jeżeli ta gleba będzie sucha, to choćby, że tak brzydko powiem, skały srały, w pewnym momencie przestanie na niej rosnąć i nie będzie ani dla innych, ani dla ciebie. Więc ta szóstka monet, ja to tutaj zostawię dzisiaj z jedną kartą. Ta szóstka monet przypomina właśnie o tym. O tym, że jak sobie pościelesz, tak sobie wyśpisz. Jeżeli chcesz wyjąć z inwestycji, musisz w nią włożyć. Nie możesz się bać inwestować swoich zasobów. Musisz je jakby puszczać w ruch, żeby pracowały. Natomiast musisz też pamiętać, żeby nie puszczać w ruch więcej niż masz, tak żeby tobie nigdy nie zabrakło. I ja to tutaj zostawię. Interpretuj to tak, jak ta wiadomość z tobą rezonuje wtedy, kiedy ona cię znajdzie, tak? Bo ty znasz swoją sytuację, ty znasz swoje życie, jesteś ekspertem swojego życia. Ja tylko jestem tutaj po to, żeby przeczytać dla ciebie karty. Czy kartę, tak jak dzisiaj, jedną. Ściskam cię. Mam nadzieję, że tutaj dzisiaj spędziłeś miło te ile tam? 7 minut. Mam nadzieję, że te 7 minut zachęciło cię do jakiejś pozytywnej refleksji, która być może w jakiś dobry sposób wpłynie na ciebie i twoje życie. Pozdrawiam cię serdecznie, dbaj o siebie i do zobaczenia niedługo.